po prostu sytuacja jest na tyle, powiedzmy, no, nieoczekiwana, sensacyjna i tak dalej, która tutaj trochę zmieni nasz, jakby, oczekiwany zwrot akcji. Tak jest. No, zwrot akcji to jest, powiedzmy, nagle się pojawiła jakaś dziwna dźwignia, czyli dziwna, nie? Taka dziwna. Ja sobie pan zobaczy, co pan powołał, i pan siądzi. Tak, tak. Jest taka dźwignia, która nagle, jak posłuchamy tego, co ja powiem, to zupełnie zmienia, zmienia postać rzeczy. Otóż, na skutek działalności pani Andrejas i prezydenta drugiej RP, pana hrabiego Potockiego, ja występuję w jego imieniu i jednocześnie tak, mam jedną sprawę, że przeprasza, że nie mógł być, ponieważ mu najechało takie towarzystwo z Francji, gdzie go uwiązano i dlatego nie mógł być. Chociaż już przy parę tygodni się przygotowywał do tego, żeby tu być, ale niestety go nie ma. I tutaj jest jego wniosek, to jest wniosek jego, jak i tutaj mój, jak i tutaj pani Andrejas, to jest wniosek taki, żeby przesunąć obrady tego Sejmu, jak to się nazywa? Zlimitować. Zlimitować, tak. I nie zakończyć go, tylko przesunąć na jeszcze kolejny termin. Tak, nie zakończyć, tylko przesunąć na kolejny dzień. Na kolejny termin w drugiej połowie stycznia, ponieważ pan hrabia Potocki, prezydent drugiej RP, na skutek tego wniosku, jak i działalności pani Andrejas, spowodował, że na konto Fundacji Sejmu Walnego, Quomodo, wpłynie suma 2,5 miliona złotych. A więc to jest informacja, chociaż tutaj wcześniej nie chcieli, wytłumaczę zaraz dlaczego, bo wcześniej no, grupa nie chciała tutaj pieniędzy brać od oficjalnej władzy i takie były nawet dyskusje. Natomiast tu występuje jako realny prezydent drugiej RP, którego nigdy nikt nie podważył, konstytucji i tak dalej, to jest wszystko funkcjonuje na papierach, które on chce przywieźć w drugiej połowie stycznia, przedstawić, a jakby robi tutaj nam jakby dźwignię, ramię jego, powoduje, chce spowodować, żeby właśnie te pieniądze przepłynęły na funkcjonowanie, sprawniejsze funkcjonowanie Sejmu, a więc wiadomo, wszystkie tutaj z tym związane odpowiednie koszty, żeby nie było z tym problemu i żeby udrożnić, powiedzmy, żeby ten problem tego. Natomiast i dlatego to jest właśnie ten wniosek, chodzi o przesunięcie. Po prostu z tego powodu, że nie mógł. A więc my jakby przerywamy. Znaczy, nie, nie przerywamy, ja to wytłumaczę za chwilę. A to zaraz, tak, tylko jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Limita. O, czyli robimy limitę. Czyli 11 sesja będzie miała ciąg dalszy jeszcze ale tutaj w tym miejscu. Druga połowa tego. W każdym razie ta informacja... Czyli będzie czwarty dzień i piąty. Druga połowa stycznia? Czy tak. Druga połowa stycznia. Druga połowa stycznia. To jest kwestia, my możemy tutaj ustalić termin. Pan prezydent się do tego tak, dostosuje. Nie ma problemu. Nie, nie, to ma być zgodnie. Nie, ja bym proponował, żeby ja się limituje to z reguły tu. No możemy co prawda zrobić Konstantynem, jak wam bardzo zależy. To też od nas zależy. Dobrze, ale. Zaraz będziemy się dyskutujemy. Znaczy chyba już taki przypadek, że mieliśmy w Kętach i potem Konstantyn też była limita, bo już raz mieliśmy limitę. No, i tutaj jest, ale to jest limita właśnie wywołana tą sytuacją, która się nagle zmieniła, a myśmy się dowiedzieli, przynajmniej ja się dowiedziałem tutaj. Dowiedziałem się, powiedzmy, no parę godzin tam, w czasie przerwy. O, w ten sposób. Ale to jest tutaj nieistotne. Chodzi o to, żeby po prostu przesunąć, żeby można było przedyskutować na tym następnym sejmie, jak to podzielić. No i dobra, ja wchodzę do akcji. Poczekajcie. Ja mam takie pytanie. Po kim prezydent Potocki przejął prezydenturę? Po prezydencie? Może wystarczy przeczytać 12 stronę. Sokolnicy. Sokolnicy. Teraz ja mam taką wątpliwość, ponieważ... Ale to nie jest, ale znowu schodzimy na boczne tematy. To jest boczny temat, ponieważ ja wiem, o co chodzi, o Kaczorowskiego i tak dalej. Czy jest pan w stanie się powiedzieć, skąd te pieniądze konkretnie były? To te pieniądze pochodzą oficjalnie z rządu. Oficjalnie idą z rządu. Z Sejmu konkretnie. Dokładnie z Sejmu. Ja tutaj... Dam ci 2 minuty. Możemy dać? Dobrze, to oczywiście, zaraz poprosimy. Słuchajcie, po pierwsze tak, zrekapitulujmy. Jest to pewien suspens, czyli pewna przerwa, zaskoczenie,
No bo to się w trakcie telefon, prawda, i no nie możemy, my nie jesteśmy Sejmem, to coś tai przed posłami, więc pan prezydent Potocki się wytłumaczył z nieobecności i jednocześnie zaskoczył nas taką informacją. Oczywiście jest takie powiedzenie słynne, bójmy się tych, co nie są dary, chyba takie jest powiedzenie, prawda, więc ja tutaj nawet jako fundacja, bo, która wiem, że ma się być takim centrum dystrybucyjnym, ma rozdzielić na 41 sejmików te pieniądze, ewentualnie troszkę zostawić na to administracowanie, po to, że dalej się rozliczyć, prawda, w sejmie relacyjnym. Bo to są pieniądze, nie, znaczy one są w jakimś sensie, one nawet nie są chyba darowane, tylko one są przekazane, prawda, powierniczo, żeby fundacja w sposób rzetelny rozdysponowała je, już nie musiała czerpać z opłat czy z czegoś, tylko po prostu, no wiecie mniej więcej o co chodzi. I teraz tutaj musi być dwie debaty, czyli wystąpi jeszcze pani Beata, która więcej nas uświadomi, ale rzeczywiście nie możemy tego odkładać do jutra, no bo jutro może być mniej ziem, dzisiaj musimy podjąć decyzję, czy limitujemy. Co do miejsca, rzeczywiście możemy się wstrzymać co do miejsca, bo to jest mniej istotne. Myślę, że tutaj prezydent Potocki nie stawia warunków, że to musi być Wiśnicz czy Konstantynów. Ja zaproponowałem, bo tak z automatu, mieliśmy już taki przypadek, nie wiem czy pamiętacie, pani Beata była w Kętach, że zlimitowaliśmy, bo to był sejm konfikacyjny, do Konstantynowa, nowe nomen właśnie. Więc był taki przypadek i to nie widzę z tym problemu, tak żeby mieć część, to znaczy na czym polegała limita? Limita polega na tym, że nie zamykamy obrad, to może być tutaj, nie zamykamy obrad, tylko je odraczamy. Po prostu nie skończyliśmy, tak jak sejmik, nie skończyliśmy tej sesji, tylko sesję 11 jeszcze domkniemy w styczniu. Niektóre, tak, niektóre punkty, między innymi ten, czyli moglibyśmy to robić pod szyldem nowego, ale to jest po prostu już za mało na wici, wiecie o co chodzi. Jeżeli my to zdecydujemy, to wiemy mniej więcej, że to obowiązuje ten sam porządek obrad, który nie zostanie dokończony dzisiaj jutro, plus ta sprawa, którą jeszcze nie otrzymamy tych pieniędzy, gdzie jedzie prezydent Potocki i nam zreferuje. Wtedy podejmiemy decyzję, czy przyjmujemy, na jakich, prawda? Bo dzisiaj jest tylko debata wstępna odnośnie tylko tej limity. Tak jak tej drugiej połowy, tam wchodzi w grę chyba 23, spójrzcie w kalendarzu, 23, 24. Miejsce dopracujemy sobie, będzie albo tutaj, albo pani Beata, żeby nie było, że ja nie słucham, albo Konstantynów. Jest to oczywiście przyjemnie, że może być w Konstantynowie, nie widzę problemu żadnego. Oczywiście to jest tylko takie alternatywne dwa miejsca wchodzą, czyli albo Wiśnicz, albo Konstantynów. Możecie się państwo też w tej sprawie wypowiedzieć akurat, nie widzę przeszkód. Natomiast no, powinniśmy przegłosować dzisiaj, bo jak jutro to odłożymy, no to już będzie, że czekaliśmy, mniej ziem, przegłosowanie. Czyli limitujemy ten Sejm do drugiej połowy stycznia, określimy, spójrzcie jeszcze w kalendarzu, ja proponuję chyba 23-24 bodajże, jest sobota, niedziela. Określimy sobie tą datę, w której będziemy jeszcze debatować nad tymi, no dużo było tych punktów, może akurat dobrze, że ich było i ten niespodziewany, taki byśmy powiedzieli, ale on nie jest wtedy nadzwyczajny, bo to jest kontynuacja tego Sejmu, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Czyli nie wpada nam jakiś ekstra, dodatkowy Sejm tematyczny, tylko kończymy tą sprawę, tą kwestię, jakby to powiedzieć, tych punktów, które były, plus tych, ja mam powiem Państwu, że mam jakby takie, oczywiście cieszymy się, jeżeli są to życzliwe pieniądze i Sejm się z nami dzieli, to właściwie zbliżamy się ideowo. I ktoś tam mógł mądry powiedzieć, no takie jest pierwsze wrażenie, bo my ich oceniamy własną miarą, czyli mówimy, my jesteśmy uczciwi, czyli te pieniądze są uczciwe. Ale czy oni na pewno tak chcą, czy nie chcą nas coś uwikłać i rozbić, tego nikt nie, tutaj nie potwierdzi tego, nikt. Więc ja w tej chwili daję jeszcze głos pani Beacie, po czym otwieram obrady w tej sprawie, bo zmienia, to jest suspens, tak? Musimy troszkę zmienić, czy co wy o tym sądzicie, tak? Czyli o tej limicie i o tych pieniądzach, wstępnie oczywiście, bo prawdziwa debata będzie w styczniu. Także pani Beato, proszę tutaj, żeby zakończyć ten wątek informacyjny, a potem każdy się zastanowi, czy chce w sprawie zabrać głos. Beata Andrejas, marszałek sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi wrocławskiej. No, tu państwo, którzy byli w Konstantynowie Łódzkim i no dzisiaj rano, przed południem widzieliście. Ja ciągle to samo powtarzam. Potrzebne są pieniądze w tej fazie odtwarzania, sejmikowania, ponieważ inaczej następuje selekcja negatywna poprzez ekonomię. Czyli na sejm walny może przyjechać tylko poseł, który ma środki, żeby przyjechać, zapłacić za hotel, pobyt. I to samo dotyczy, chociaż nie na taką skalę, ale też sejmików powiatowych. To też są jakieś tam koszty, a poza tym marszałek z sejmiku prowincji powinien działać więcej, żeby na rzecz tego, żeby powiaty zawiadamiać
trzeba rozesłać, prawda, fundusz dzieci, trzeba te lauda, które sejmik prowincjonalny ziemski uchwala, też rozsyłać po urzędach. To są naznaczki, no jakieś, nie są to duże koszty, ale jednak. Ale szczególnie przybywanie posłów ziemskich na sejm walny jest kosztowne i ta selekcja negatywna jest niebezpieczna, że ona odsiewa po prostu na przykład bezrobotnych, na przykład... No na pewno, no, nie da się ukryć. Jak my, jestem właścicielem Królewska TV na tym kanale YouTube, na przykład w tych kilku filmach ostatnio siedzimy, pan Szczytyński, pan Sławomir Salomon i ja, wszyscy trzej bezrobotni. No po prostu i pan Sławomir Salomon też nie przyjechał dzisiaj. Grodzki sejmiku Ziemskiego Grodzkiego Wrocławia, chociaż wnioskodawcą jest infami dla Dudkiewicza i dla Dawida Jackiewicza, no z powodu kosztów. Na stronie 12 w tych, to też jest taka sprawa, każdy z Państwa to powinien mieć, ale to jest 21 stron i to kosztuje, nie? To mnie kosztowało 7 zł, jak poszłam wydrukować fotokopiarki takiej, nie? No 21 stron, no. Zróbmy za 41. I na stronie 12 jest krótka ekspertyza, zwięzła ekspertyza prawna w duchu legalności, nie mylić z legislacją, bo miałam dyskusję kuluarową, że legaliści, byli tacy prawnicy legaliści po wojnie, którzy zajmowali się właśnie sprawą prezydenta i rządu drugiej RP na uchodźstwie i oni wymarli, tak jakby, bo w Anglii to się rozwijało przy prezydencie, który rząd w Anglii rezydował w Londynie. A w PRL-u wiadomo, nikomu nie zależało na legalistach. W trzeciej RP to samo, legaliści nie istnieją. No widzimy, co katedrach, robią, prawda? Na katedrach uniwersyteckich. To już jest dosyć, to jest artykuł 7 konstytucji, że jesteśmy partią, znaczy państwem prawa. Zanikła kompletnie ta specjalizacja, prawnik legalista. Mogę to odczytać, jeśli Państwo chcecie, albo ktoś z Państwa. Krótka jest to... Pani odczyta, bo to jest tak, no bo to prezydent Potocki... Ja to powinienem odczytać, bo to było w ramach porządku, tylko skróciłem i teraz jest szansa, żeby to przesunąć. Bo pan marszałek wkleił ten list prezydenta Potockiego. No bo to był wniosek, pani zdążyła w czasie. No to jest ekspertyza takim językiem dostosowanym, nieprawniczym. Podstawą prawną odtworzenia władz II RP na uchodźstwie jest także orędzie prezydenta RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza do narodu 29 czerwca 1945 roku. Dziennik Ustaw RP, rok 1945. W cytowanym orędziu prezydent RP Raczkiewicz wyraźnie stwierdził, że prawo Rzeczpospolitej włożyło na mnie obowiązek przekazania po zawarciu pokoju Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej w ręce następcy powołanego przez naród wolnych od wszelkiego przymusu i wszelkiej groźby demokratycznych wyborach. Uczynię to niezwłocznie, gdy naród będzie w stanie takiego wyboru dokonać. Tu koniec cytatu prezydenta Raczkiewicza. Oznacza to, że ponieważ nie ma nadal traktatu pokojowego z pokonanymi przez aliantów Niemcami po II wojnie światowej, to w świetle prawa nadal mamy możliwość odtworzenia władz II Rzeczpospolitej w nawiązaniu do wyżej wymienionego orędzia prezydenta Raczkiewicza i zarządzenia Juliusza Sokolnickiego z 11 listopada 1990 roku. Czyli tu nadmienię, że to jest po tym pozornym przekazaniu insygniów władzy, a nie władzy, które dokonał Kaczorowski Wałęsa. Przekazanie insygniów władzy nie jest przekazaniem władzy. Sokolnicki nie dostał insygniów władzy. To, do czego doszło na zamku w Warszawie, nie było przekazaniem władzy. Mówię o Kaczorowskim teraz. Tak. Mówię o Kaczorowskim, że przekazał Wałęsie... Insygnia władzy, a to nie była władza. Tylko insygnia. Tylko insygnia, a więc nie władza. I dalej. Stanowi to w oparciu o fundament Konstytucji z 23 kwietnia 1935 legalny aspekt i porządek prawny do nawiązania ciągłości z państwowością II Rzeczpospolitej. Wynika to z faktu, że ustawa zasadnicza z 1935 roku
w artykule 24 punktu 1 stanowiła, że w razie wojny okres urzędowania prezydenta RP wynosi 3 miesiące od zawarcia traktatu pokojowego. Podobnie należy rozumieć punkt 2 artykuł 24 odnoszący się do kadencji wyznaczonego następcy na urzędzie prezydenta Rzeczpospolitej. Interpretacją taką stosował w okresie swojej prezydentury Władysław Raczkiewicz na urzędzie do 47, August Zaleski od 47 do 72 na urzędzie oraz Juliusz Nowina-Sokolnicki na urzędzie od 1972. W świetle prawa międzynarodowego nie ma zawartego traktatu pokojowego z Niemcami. W 1919 roku zawarty został traktat pokojowy w Wersalu kończący Wielką Wojnę. Oznacza to, że mamy prawną i legalną możliwość kontynuacji II RP poprzez wyznaczonego Jana Zbigniewa Potockiego 15 sierpnia 2009 roku. Idąc dalej, należy wziąć pod uwagę, że Sejm Walny Konfederacji Niepołomickiej odwołuje się do szlachetnych tradycji I Rzeczpospolitej z okresu Sejmu Wielkiego, z czasów ostatniego króla polskiego Stanisława Poniatowskiego, który w 1765 roku wprowadził order świętego Stanisława, a którego od 1979 roku wielkim mistrzem był Juliusz Sokolnicki jako jego odnowiciel. Ponadto następcą Sokolnickiego od 2009 roku na urzędzie prezydenta RP na uchodźstwie, w cudzysłowie na uchodźstwie, jest hrabia Jan Zbigniew Potocki, który jest także od sierpnia 2009 roku, to jest śmierci Sokolnickiego, wielkim mistrzem orderu świętego Stanisława. Mamy więc tym samym nawiązanie do ciągłości prawnej i państwowej pomiędzy pierwszą oraz drugą RP. Biorąc pod uwagę, że nie miało miejsca w 1990 roku przekazanie władzy przez legalnego prezydenta II RP na uchodźstwie na ręce wybranego przez naród prezydenta III RP, możemy uznawać, że władza państwowa skupia się w ręku Potockiego jako prezydenta i sukcesora II RP. Według konstytucji z 1935 roku i jej braku derogacji w myśl artykułu 24 można odtworzyć wraz z Janem Zbigniewem Potockim na sesji Sejmu Walnego w Starym Wieśniczu tutaj władze państwowe II RP. Jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć konstytucję z 35, no to ja ją mam ze sobą.